Hejka kochani, tak jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Draping imieniny nowy jeszcze dzisiaj. I tak, a co tam przy imieninach? Kupiłam sobie wielką zdrapkę, grubą kasę Lucky 777 i owocową eksplozję z numerem 26, czyli 26 maj, dzień mamy i mojej imieniny. Imieniny Eweliny i korzystając z okazji, też dedykuję ten dzisiejszy odcinek dla Ewelinki Lisowskiej i jeszcze dla kanału Przyroda z Książką, bo to też Ewelinka. Także i jeśli też wśród moich widzów jest jeszcze jakaś Ewelinka, o której nie wiem, to też dedykuję najserdeczniejsze życzenia. A teraz kochani, jak już mamy wstęp za sobą, to przechodzimy do drapania z drapeczek. Zaczniemy sobie od owocówki, a te grubsze zdrapki za chwilę. No to co? Drapiemy i mamy tutaj cytrynkę. O, jak nam się tu ładnie cytrynki ułożyły. Super, dalej mamy co? Winogronko. Tu są dwa. I nie ma więcej, to lecimy dalej. Awokado. O, tutaj tak fajnie obok siebie trzy. Co tam dalej? A jabłuszko teraz. Specjalnie, kochani, dzisiaj poszłam świeżynkę. Kupiłam te zdrapeczki w dniu dzisiejszym. Żeby tak właśnie w dzień imienin było wybierane. Może akurat. Tu mamy brzoskwinkę. Też wiadomo, na lotto to nie ma zbytnio co liczyć, żeby to tutaj nam robiło jakieś większe prezenty. Aczkolwiek szczęścia próbować zawsze można. Tutaj mamy gruszkę. Co dalej? Borówkę. O, jak nam się tu ładnie boróweczki ułożyły. Jeszcze tylko ananas i arbuz. O, jeszcze wiśnia. No zobaczymy, czy coś tutaj nam wpadnie. Zawsze to jakaś zabawa. Kokos. Okej. Co tu dalej mamy? Bananka. Są banany tutaj. O, proszę. Tutaj, tutaj, tutaj. O. Bananowo, arbuz. O, chciałam arbuza, to mam. Dobrze, mam tu zaraz sobie tych śmieci z tej zdrapki nie roztrzepała po całym biurku. O, pomarańcza. O, i tutaj są też dwie pomarańczki. Co tu dalej? Figa. I też figa. Wisienki. Tak się skusiłam po tej premierze tej zdrapki dolar, która mi zbytnio prezentu na imieniny nie zrobiła, żeby sobie teraz podrapać inne zdrapki, ale czy one coś tutaj nam dadzą? O, widzę, że tutaj owocową mamy pustą, żadna linia nam się nie utworzyła, także niestety ten numer 26 nie był dzisiaj szczęśliwy. No to teraz bierzemy się za większe zdrapki. Teraz muszę tylko znaleźć make-upowski drapak. O, tutaj się schował pod wielką zdrapką. I weźmiemy się za Lucky. Przypadkowy numer, to akurat numer 19. I mamy takie liczby. 32, 23, 42, 40 i 34. I co pierwsze nam się odsłoniło? 41, dalej 38, 36, 2 i 1. Dalej mamy 35, 47, 43, czyli dalej nie to, co chcemy, 25, i 17. Kolejno 18,
15, 24, oj te zdrabki to po prostu uparte jak osiołki. 33, o tu nawet zapomniałam, że tu można siódemkę znaleźć. Tak po prostu mi ta zdrabka tutaj jest taka łaskawa dla mnie, że nawet tą siódemkę tutaj zdążyłam zapomnieć. 39 i 45. No także niestety, a bonusie? Cytryna. No zaraz sobie chyba zrobię herbatę z cytryną. I w ten sposób. No mamy różne literki. Kry. Takie o. No to teraz gruba kasa. Kolejne podejście do tej zdrabki. Poprzednie było nieudane. I zapomniałam wtedy o bonusie, także teraz muszę o nim pamiętać przede wszystkim. No ale dobra. Taka rażąca tutaj fluozdrapa. Czy ona nam tutaj daje jakąś wygraną? Takie mamy liczby. 35, 56, 34, 4, 26 i ta super liczba, jak tutaj napisało nam lotto, to 60. Taka super liczba. No to dobra, to zobaczymy, czy ta liczba będzie taka super, jak oni nam tutaj tak napisali. Ósemeczka, dalej mamy 12, 27, 32, 23, dalej co mamy? 50, czyli też nie to, co chcemy, dalej dyszka, 19, 51, 22 też tutaj niestety, 11, 21, 33, 45 i co dalej? 44. No dobra, to następny, 58, 7, 36, 55 i co? 30, czyli nic, 2, 38, 59, 46 i 49. Także niestety wygląda na to, że tutaj mamy pusto. Zobaczmy, chociaż zobaczmy jeszcze bonus. Znaleźć kwotę. Nie, tutaj jest korona. Także no niestety. I mamy tutaj różne literki, co mogłoby świadczyć o głównej wygranej, ale niestety nie wpadła nam tutaj żadna liczba. No to co? Została nam na deser jeszcze wielka zdrabka. Dodam, że to ostatnia, więc poszłam trochę na ryzyko. Ostatnia z numerem... Oj. Z numerem 10. No ale lotto to głównie ryzyko, także zaczynamy od gry pierwszej. Szukamy tutaj siódemki. A mamy tak. Złoto. Perła. To jest moje pierwsze podejście do tej zdrabki. Drapię ją pierwszy raz. Kufer, plik, naszyjnik, worek, portfel, lustro, dzwonek i zegarek. Także tu mamy pusto. To teraz gra druga. Czyli tak, tu mamy wygrywające liczby. Czyli tutaj wygrywające liczby to 28 i 41. Takie mamy wygrywające liczby. No to szukamy. Jaka liczba odsłoni nam się pierwsza? Och, 14 na odwrót. 36. 35. 12. 27. 34, 11, 29, 39,
26, 40 i co? I 33. Także tutaj lipa. W bonusie dwie takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Tu mamy 30 i 60. Także też tutaj kaszana. No to teraz gra trzecia jeszcze nam została. Te same zasady jak w grze drugiej. Wygrywające liczby. 45 i tak tutaj daleko, o, 18. Ok, czwórka się wyłoniła, ale siódemko, czyli 47. Oj, tu jeszcze mi tak dziwnie umiejscowiło. No cóż, 17, 9, 19, 43, 1, 15, 49, 4, 20, 46 i 8. I jeszcze w bonusie, jakie tu mamy kwoty? Ojej, 400 i 100. Także niestety, bardzo mi przykro, ale ta zrabka też jest pusta. Więc niestety nie chciało mi Lotto zrobić prezentu na imieniny. Wszystkie zdrapki są puste. No cóż, taki draping imieninowy. Ani premiera nie poszła, ani draping imieninowy też nie poszedł. Także trudno, no trudno, no co zrobić. Także najlepsze życzenia dla wszystkich Ewelinek. A ja się z wami żegnam, kochani. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!